No, patrzcie, co się dzieje. Wszystko stoi. Przykro w sumie. Całusieńkie, normalnie lotnisko stoją. Samoloty Norwegiana. Przynajmniej z tego, co tam wieść niesie, ma im Avinor? Zarządca lotniska, nie policzyć postojowego. Nieźle, nie? Szok. Dzień dobry. Choć dla was prawdopodobnie będzie to wieczór, więc dobry wieczór. Były głosy, ale dobre głosy. Po przedostatnim filmie, który wrzuciłem na kanał, że trochę za dużo tematów jak na jeden vlog, ale też, że no generalnie, no że długi, to znaczy no nie, no ja brałem pod uwagę 40 minut, no to jest kawał czasu i nie wszyscy są w stanie usiedzieć i oglądnąć, przecież tam posłuchać przez tak długi okres czasu. No i to samo mówi nieubłagana statystyka, utrzymanie uwagi 5 minut. Zobaczymy. No to dobra, to 5 minut jest takie na dzień dobry, ale może być 10 na przykład. No ale faktycznie może takie długaśne w ogóle jakieś filmy, to może to sobie dać spokój. To im w sumie dla mnie też lepiej. O, ledymium. Dla mnie też lepiej, bo taki filmik 5-minutowy to się montuje, heja, chwila i gotowe. No, a tymczasem zakupy. Była akcja pizza i nowa technologia, to znaczy nowa, inna technologia produkcji ciasta weszła i takie było dobre ciasto, że aż sobie jadę zakupić kamień, o ile będzie. No nic. Zobaczymy, czy będzie, czy nie będzie, czy trzeba w internetach zamawiać, ale jeszcze sklep turecki. No to kupiłem. Zamknięte 3 dni. Prace budowlane. Zamknięte, ale w ogóle tutaj obok jest właśnie wystawiony śmietnik. Spory. I normalnie gość wyciąga wszelkiej maści słoiki. I absolutnie nie, ja tutaj nie chcę prześmiewać, bo bardzo dobrze, że tak robi, bo nie znoszę marnowania żywności. Tylko wydaje mi się, że pracownicy z tego sklepu wiedzą o tym i doskonale sobie zdają sprawę z tego, że tutaj taki człowiek się pojawia. Więc z jakiego powodu wyrzucają to po prostu w śmietnik i ten człowiek biedny musi później grzebać w tym śmietniku, zamiast wystawić to w jakichś skrzynkach. Wszystkim byłoby łatwiej. Wszystkim. No a to tam gość wyciąga jakieś ogórki, słoiki, majonezy, jakieś takie rzeczy, którym pewno się termin skończył niedawno. A te rzeczy są przecież normalnie nadal zdatne do spożycia i równie smaczne. No ale to nie tak jest, że w Norwegii się takie rzeczy nie dzieją. Dzieją się. Nie tak często jak w Polsce, ale też się dzieją. O czym podkreślam jeszcze raz, to żadne prześmiewanie. Fajnie, że jest człowiek zaradny i sobie radzi jak umie. To jest najważniejsze. Ale żeby jakoś ludzi mało było. Może mniej jak zwykle, ale nadal dużo. W ogóle lipa z tą kamerą, jakiś uchwyt muszę sobie ogarnąć, bo to odkręcanie i to jest w ogóle jakaś masakra. Sprzęty do pieczenia namierzone dość szybko, ale to
No ta operacja zakończona niepowodzeniem. Chodziłem się w sumie normalnie jak mądził po tej Ikei, zanim kogoś tam dopadłem z pracowników. I nie mają kamienia do pizzy, nie ma. I pani mnie pokierowała do sklepu do Kitchena. Ale znając Kitchena, to może zakup się nieco odwlec w czasie, albo spaść, bo nie wiem, tysiaka albo dwóch nie dam za kamień do pizzy, po prostu nie ma szans. Się najwyżej coś zorganizuje. Kiedyś żeśmy byli w tym sklepie, ale audio było zmaszczone. Fajny sklepik. Nawet bardzo. I jest oto wysoce specjalistyczna kawa, którą pije moja żona. Taka i nie inna. Nescafe creme. Bierzemy. Raz. Dwa. Tutaj co, parking może nie pełny, ale ludzi też sporo. I co by tu wybrać? To jest 0, to nie 0 odpada, ten jest dobry. Ten jest też dobry. Ten jest też zawsze dobry. Mam nadzieję, że mnie tutaj dietetyczna inkwizycja YouTube'owa nie napadnie. Było. I tym właśnie oto sposobem zbliżamy się do końca dzisiejszego pomu, czyli powolnego objazdu miasta. Kłop, albo jak tam kto woli, zaliczony. Zakupy tam zrobione, niewielkie, bo niewielkie, ale są dwie rzeczy testowe do wszamania. Zobaczymy, co to będzie dobrego. A teraz sklep monopolowy. No, jakby mnie, zobaczymy jaka będzie sytuacja, ile będzie ludzi i czy w ogóle będzie otwarte. Ale jakby było spoko i by mnie tam nikt nie zrugał, to wezmę, zabiorę ze sobą kamerę i zobaczycie jaka jest atmosfera. W porównaniu do norweskiego sklepu monopolowego, to w polskiej aptece panuje chaos. I nie, że teraz, że koronawirus, tylko w ogóle. No jest taki spokój, jest taka cisza, wszyscy są tak skoncentrowani na zakupach, że to jest niesamowite. No, serio. No, ale to może zobaczycie. A ja przecież sobie przypomniałem, że nie muszę dymać tam na Sturhaug do centrum, do sklepu tureckiego, bo tutaj jest niedaleko całego centrum ze sklepem monopolowym w swej zawartości. I zobaczymy, czy tutaj będzie to, co chcę kupić. Tutaj, tam Schilden. A tam sklep International Mat, coś tam. Ile tu w ogóle dobroci, patrzcie. I co, i taki niby międzynarodowy, taki mają mieć wybór wszystkiego, a normalnie znowu z kwitkiem idę. Pierwszy raz to chciałem kupić makaron udon. No to udonu nie kupiłem, bo nie było, a teraz chciałem kupić kuskus i też nie ma. No, lipa tutaj w tym sklepie jest. Drugi raz i skucha. A ciekawe, czy w ostatnim będzie. A tak bym był już prawie po zakupach. No nic. Monopolowy.
sądzę, żeby mi tutaj 3 godziny zeszło. Taki zawodnik, 60 pod wyroby, ale tam jest naklejone, wyzabezpieczane, żeby nie wynieśli, nieźle. A jestem prawie że pewien, że ktoś będzie zainteresowany, ile kosztuje alkohol w Norwegii, więc została zakupiona wódka w ilości 1 litr, 60% pod jakieś tam dalsze przetwarzanie. I tutaj jest cena, tyle kosztował litr 60% wódki, 691,80 razy 0,4 teraz można liczyć, no to tyle kosztuje w Norwegii. No miałem jeszcze jechać do tego Turasa, ale mam, że tak powiem, nie chce mi się, jadę do chałupy, bo głodny się zrobiłem, może jeszcze nie wściekle, no ale 14:10 to jakiś pierwszy posiłek by można było przyswoić. Nie wiem, czy to dzisiaj szef kuchni proponuje. No, szef kuchni, co zrobię, to będzie. Ale właśnie mam, tak kupiłem taką opcję testową. Coś się wymyśli. A może pierogi? Nie, no może z tymi pierogami tak nie, bo już były normalnie kilka razy i się za chwilę okaże, że żona stała cały dzień, pierogi lepiła, a tutaj 2 tygodnie i nie ma. Ale by było, to by się żona zdenerwowała, może trochę, że ja to tyle stoi i lepiej co, i znowu nie ma. Znowu nie ma, normalnie zjadła, banda wygłodniała. No bo takie dobre pierogi robi, no to jak ma nie zjeść? Pewno, że zje. Ile zrobi, tyle zje. Takich, tacy jesteśmy z córką, z takimi fanami pierogów, że ile żona zrobi, tyle zjemy. O. Tak właśnie zrobimy. No, także dzisiejszy pom dobiegł końca definitywnie. Teraz się tylko dostać do domku. I co, wyjechałem, była która godzina? Nie dziś koło 12? 12, tak. No i co, objechałem parę sklepów, chwilkę na lotnisku i co, i 14:12. No, także schodzi. Bez samochodu tutaj to w ogóle, nie wiem jak to by można było funkcjonować, jakby tu w ogóle, nawet nie teraz, tylko w ogóle, kiedykolwiek, przyjść się tutaj tarabanić tymi autobusami, to ja nie wiem, czy ja bym się w tym odnalazł. W ogóle nie lubię komunikacji zbiorowej, jak gdzieś normalnie trzeba lecieć, to chory jestem. Znaczy chory, no nie lubię po prostu normalnie siedzieć z tyloma ludźmi. Tyle o ile, że praktycznie na wszystkie tam gdzieś podróże to sobie rezerwuję miejsce przy wyjściu ewakuacyjnym na skrzydle. I często jest tak, że jestem tam sam, jeden, i wtedy jest dobrze. No ale czasem się zdarza tak, że ktoś sobie też tam wykupi miejsce, no i wtedy trzeba mieć sąsiada, albo sąsiada, zależy kto tam jak, jakiego ma, bo jedni mają sąsiadów, a inni mają sąsiadów. Pogoda się nieco chyba wyrobiła, no bo wcześniej tam na tym lotnisku to było strasznie zawalone jakąś mgłą, zupełnie niepotrzebnie, pokropiło, polało, paliwko na Shellu. Benzinfra 11,89 i taka sama cena na olej napędowy. No ale to dotyczy 95, bo tam już 8 i te inne V-Power Racingi. Co tam ludzie leją i później mówią, że im koni przybywa. No, tacy są. No, to są na pewno droższe. Tak więc chyba już najwyższy czas zakończyć dzisiejszą krótką wycieczkę. Co to mi tutaj jakieś farfocle latają?
No, zmontuję i pewno co, dzisiaj wrócę. Ktoś oglądnie, to fajnie. Jak nie oglądnie, to trudno. Także trzymajcie się. Pozdrowionka. Hej.